tak sobie myślę, że podrosło nam trochę samic. Może byśmy to poprzenosili w końcu? Bo tutaj w tych plastikach to w sumie nic nie widać. No jasne, że tak. To teraz będzie nam za egzotyka. Może wpadniemy, co? O, to akurat kupimy trochę rzeczy i pozmieniamy. No. No dobra, to super. A więc jesteśmy. Witajcie kochani na targach egzotycznych roślin i zwierząt w Warszawie. Przed nami pierwsza giełda po wakacyjnej przerwie. I jak widzicie, frekwencja całkiem dopisuje. Chyba wszyscy stęsknili się za tym niepowtarzalnym klimatem, którego nie znajdziecie w żadnym zoologicznym. A teraz posłuchajmy, co na temat giełdy mówią sami odwiedzający. Jest fajnie, bardzo dobrze, że Warszawa odżyła po 2,5 miesiąca braku giełdy. Dużo ludzi, dużo konkurencji, można się potargować, więc zawsze super. I polecamy naprawdę każdemu odwiedzić, jest to na pewno niezapomniane. Sami możecie stwierdzić, bardzo dużo ludzi, bardzo dużo przemiału, więc polecamy serdecznie. I bardzo jedna fajna opcja, że w sumie można wejść bez biletu, tak wiecie, na zasadzie bilet mieć wydrukowany i można wejść bez kolejki, bez problemu. Bo czasami wiem, że jest to problem w mniejszych miastach niestety, a tutaj jakoś to przepływa, atmosfera jest super, organizatorzy zawsze na najwyższym poziomie. Polecamy. Ja biletów nie kupowałam na miejscu, bilety zawsze kupuję przez internet, więc to jest dla mnie zawsze duży plus i to naprawdę ułatwia, przyspiesza bardzo sprawę i szczerze jest bardzo wygodne, nie muszę tego drukować, więc super też dla środowiska lepiej. I pozdrawiamy z kanału Włochata Grażyna. A nie, z profilu, kurde. Instagrama. Tak, moje Instagram Włochata Grażyna. Na targi zoologiczne przychodzę już od dawna, wcześniej jako wystawca, teraz jako zwiedzający i kupujący. Mam tu okazję spotkać wielu znajomych, wiele ciekawych osób również poznać. Kupuję różne rzeczy, począwszy od roślin poprzez zwierzęta. Głównie rośliny akwarystyczne, jednakże uprawiane w emersie tak zwanym. Natomiast zwierzęta już typowo lądowe, od czasu do czasu mrówki, czasem jakieś pająki. I oglądam różne inne rzeczy. Cześć, jestem Wiktor. Dzisiaj jesteśmy na zoegzotyce. Polecam przyjeżdżać nawet jak jesteście z innego miasta, ponieważ mamy tutaj wszystkie największe firmy z ptasznikami, wężami i tutaj ktoś, od kogo kupiłem dzisiaj skakuna, bardzo polecam. Lubię przychodzić na giełdę, bo hoduję zwierzęta terrorystyczne, mam gekony. Przyszłam po skakuny, kupiłam korki, różne mchy i tak dalej i planuję jeszcze dużo rzeczy zakupić. Cześć, jestem Michał, jestem na zoegzotyce już czwarty raz. Jest tu bardzo dużo zwierząt i egzotycznych, tropikalnych, terrariów. Co kupiłeś dzisiaj? Dzisiaj kupiłem dwa terraria. Oczekuję na parkę skakunów i w sumie to tyle. No dobrze, na giełdzie jest naprawdę wiele do zobaczenia i nie jest trudno stracić tu głowę. Dlatego najlepiej od razu wiedzieć, co chce się kupić. Warto zrobić też rezerwację, na przykład na terraria o konkretnym wymiarze. My skierowaliśmy się do stoiska Biotera. Nasz wzrok przyciągnęły przepiękne tuby korkowe. Zresztą zobaczcie sami. A co ciekawe, największe z nich nawet nie mieściły się na stole.
i coś, co bardzo przykuło naszą uwagę, czyli przepiękne drzewka bonsai. Zobaczcie, jeśli ktoś z Was potrafi zrobić takie w domu, to koniecznie napiszcie w komentarzach. Odwiedziliśmy też stanowisko Eurospiders. Mirek pokazał nam kilka pajączków ze swojej hodowli. W opisie zostawimy Wam link do jego nowej strony na Facebooku, ponieważ poprzednia została niestety usunięta ze względu na politykę Facebooka, a przy okazji napisze nam w komentarzu, który pająk bardziej Wam się podoba, Metallica czy może Pulchribes.
Oto nasze zakupy. Na początek oczywiście wjechała karmóweczka, trochę świerszczy, drewnojadów, szarańcze i dubia. Dodatkowo dokupiliśmy glinę w dwóch odcieniach barwnych. Dwie sztuki terariów w wymiarach 40-30x30. Do nich oczywiście zamki od firmy Cayman Zoo, korzeń, czaszka zwierzęca, a także produkty od Biotera, dwukorkowe, podłoże Jungle Earth, keramzyt, vermiculite, kostki torfu, jedna, dwie, a nawet trzy, płaty kory, liście palmy, rośliny, liany, tilancje, miseczka na wodę i dodatkowo dwa grepisy. I obowiązkowo dostaliśmy też słynne bioterowe krówki. Pycha. Ale to jeszcze nie wszystko. Mamy dla Was niespodziankę. Firma Bioter zasponsorowała dla Was bon na zakupy online o wartości 150 zł. Jeżeli więc chcecie zrobić zakupy takie jak my, zupełnie za darmo, koniecznie weźcie udział w naszym konkursie. Wystarczy, że spełnijcie kilka warunków. Polubicie stronę Bioter, polubicie naszą stronę, zasubskrybujecie nasz kanał na YouTubie, a w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku napiszecie swój nick z YouTube i dodatkowo oznaczycie dwie osoby. Wszystkie linki do stron znajdziecie w opisie pod filmem. A my życzymy Wam wszystkim powodzenia!